profesjonalnym gitarzystą, ale lubię sobie pograć, więc co mi szkodzi? Uwielbiam jeździć na moim motocyklu, a wieczorami gotować. To są tak naprawdę trzy rzeczy, które lubię robić i które w momencie, kiedy robię, zapominam o pracy. Po prostu zapominam, wyłączam się i się relaksuję. Poza mną wiem, że pracownicy spotykają się i jednak oprócz tego, że spotykają się w biurze, tak, do dnia, to również spędzają ze sobą popołudnia czy weekendy. Co dalej? Teraz będziemy razem grać po pracy w zimie piłkę nożną, żeby troszkę się poruszać w zimowe wieczory i z tego co widzę ciągle jest jakaś inicjatywa, żeby coś robić wspólnie, więc nie ma tak, że jest tak godzina 16 czy 17, koniec, zamykam komputer, wychodzę, ale jednak widzę, że większość osób żyje jednak tą firmą i żyje tymi relacjami, które się pojawiły w pracy. Jak sobie popatrzę to, co się działo rok temu, to na jakim poziomie byliśmy 2-3 lata temu, to my z każdym miesiącem, z każdym rokiem jesteśmy dużo wyżej, więc wydaje mi się, że taka możliwość rozwoju dla pracowników jest bardzo ważna. Jak wychodzę z pracy, albo nie wiem, jestem na konferencji, jestem na urlopie, wyjeżdżam w delegację, cokolwiek, wiem, że jak zestawiam firmę, to ona będzie dalej działała, bo to są osoby, które przypilnują, żeby cały czas ta usługa była jak najwyższym poziomie, a takiego bezpieczeństwa nie da się wycenić, to jest bezcenne.